Polaków tam zamieszkujących, Ślązaków, Warmiaków, Pomorzan, traktowano po prostu jako Niemców z wszystkimi konsekwencjami tego, więc masowe gwałty, morderstwa i tak dalej, bo pochód Armii Czerwonej, co tu dużo mówić, był pochodem barbarzyńskich, azjatyckich hord, które zalewały Europę. Ale jedna anegdotka, którą muszę powiedzieć, bo pani nie może jej znać, pokazująca na dwoistość zachowań i na różne reakcje ludzi sowieckich, no w takich elementarnych sytuacjach wojennych. To jest historia, którą znam z pierwszej ręki, bo to opowiadała w mojej obecności jeden ze świadków tego wydarzenia, wtedy malutka dziewczynaczka, wioska pod Poznaniem, niewielki oddział, jakiś plutonik sowiecki nocuje we wsi właściwie same kobiety, bo mężczyźni albo na robotach w Niemczech, albo w fabrykach gdzieś odcięci, albo jeńcy i siedzą w obozach, więc wytwarza się nawet dość kordialna atmosfera. Te baby serdecznie tych żołnierzyków, bo to młodzi na ogół chłopcy, przyjmują nawet bardzo serdecznie. Następnego dnia rano oddział zbiera się do wyruszenia, raptem słychać strzał i lament bab. I przybiegają baby do dowodzącego sierżanta i mówią: Wania, bo już się zdążyły blisko zaprzyjaźnić, no popatrz, co ten, powiedzmy, Sasza tam zrobił, co za świnia. Sprowadził nieszczęście na całą wieś, zastrzelił łabędzie, a Sasza, który nie wytrzeźwiał, zobaczył takiego dziwnego ptaka, nie wiadomo to ptak czy co, no i strzelił, zabił łabędzie. Moment rzeczywiście zły. Co na to Wania? Wania mówi: no to ja się z nim zaraz rozprawię. Chodź tutaj, woła Sasze, wychodzą za róg, słychać strzał. Baby przerażone dopadają, widzą sierżanta z dymiącym pistoletem, leżącego trupa tego zabójcy łabędzie, bociana, i komentarz: no Haruszu ptiszku ubił, tak ja je w kanariu toże. Proszę Państwa, tak bardzo szybko i bardzo łatwo wymierzono sprawiedliwość w każdą stronę w armii sowieckiej. Rozumiecie Państwo, że cywilizacją, nawet środkowoeuropejską, w wydaniu polskich miast wiosek nie miało to wiele wspólnego. Czyli rację miał Błok, pisząc: my skify, czyli oczywiście jesteśmy scytami. Scytami, czyli tak. Jesteśmy, no, to oczywiste. A pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy Państwo. Ta armia sowiecka, która wchodziła na ziemię polskie, to nie byli w większości Rosjanie, to nie byli w większości Ukraińcy czy Białorusini, czyli ludzie, którzy otarli się o cywilizację zachodnią mniej czy bardziej. To byli Azjaci. To byli w ogromnej większości, tak, Turkmeni, wywiezieni z Ausów, którzy pierwszy raz w życiu widzieli samochód, kolej i dla których klozet był absolutnym przeżyciem cywilizacyjnym, albo żarówka. Tak, żarówka. To było świadome i celowe? Nie, to był efekt wykrwawienia kompletnego. Nie było już białych sowieckich. Białych sowieckich ludzi już praktycznie w wieku poborowym nie było. Wszystko leżało między Moskwą a Warszawą. I teraz jest rok 44, wybucha powstanie warszawskie. Czy słusznie, czy niesłusznie? Kto za to powinien odpowiadać? To jest rozmowa na cztery następne, zupełnie inne audycje. Ale, jak uwieczni, to właśnie mój przyjaciel nieżyjący Wołodia Wysocki w swoim dzienniku podróżnym. Wojska sowieckie stoją na prawym brzegu Wisły i spokojnie patrzą, jak się miasto a silniki czołgów milczą. Ale reklamowała mnie pani jako człowieka o takich oryginalnych poglądach. Ja przedstawię pewien pogląd, pewną moją koncepcję, dość chyba nowatorską. Nikt w historiografii do tej pory nie wpadł. Dlatego chciałbym prosić Państwa o wysłuchanie jej, nim się oburzycie. Otóż ja uważam, że wobec powstania warszawskiego nastąpił niepisany pakt pomiędzy Niemcami a Sowietami. Pakt był mianowicie taki. Stalin w cudzysłowie przyobiecał, że nie ruszy do żadnej ofensywy na centralnym odcinku frontu, póki trwa dożynanie Warszawy przez Niemców. Bo Stalinowi na tym bardzo zależało, żeby zająć... Żeby mieć znowu wypaloną ziemię. Tak. I to jest prawda. Jeżeli Państwo popatrzycie na sytuację frontową, w sposób nieoczekiwany nawet dla najwyższych dowódców, Stalin przenosi ciężar operacji na Bałkany. Tam przerzuca wszystkie odwody, natomiast tutaj jednostki mają stać z bronią nogi i patrzeć jak płonie miasto. A Niemcy wiedzą... A Niemcy tak, konsekwentnie, o tym, że, tak, miarowo, bez pośpiechu. Bo mają czas, wiedzą o tym, że mają czas od Stalina. Zdają sobie sprawę, że w tej kalkulacji, bo kalkulacja jest korzystna dla obu stron. Takie niepisane zawieszenie broni. W dawnych czasach, w średnim wieczu, to by pewno gdzieś się ugadali po cichu, natomiast tutaj to zawieszenie broni Meherta nieformalne, ale niewątpliwie istnieje. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zwróćcie Państwo uwagę. Kiedy Sowieci wchodzą na Pragę? Otóż wchodzą na Pragę w momencie, kiedy dowództwo powstania postanowiło się poddać po raz pierwszy, czy już trwają zaawansowane rozmowy z Niemcami. Chodzi o to, żeby jeszcze to powstanie podgrzać. Po to przerzuca się oddziały Berlinga
nie w takiej ilości, żeby przechyliły szale zwycięstwa, broń Boże, ale w takiej, żeby to dogorywające powstanie jeszcze podtrzymać, żeby jeszcze zginęło następnych 5, 10, 15, 20 tysięcy Polaków. To jest straszna koncepcja, pani profesor. Ale to jest prawda. Jeżeli to jest prawdziwa koncepcja, pani Olgo, jeszcze głębiej w piekle i dłużej powinni się smażyć obaj. Tak, jest taki memoriał Litwinowa na temat przyszłości Polski, który pisze, że Polska powinna liczyć nie więcej niż 22-23 miliony odrodzona mieszkaństwa i będzie liczyła mniej, tym lepiej dla Związku Sowieckiego, więc jak uda się jeszcze ze 2-3 miliony zgubić gdzieś w 1943 roku, tak to pisze. To by było miłe. To byłoby miłe, dobre i korzystne. Oni cynicznie to grali w ten sposób i cynicznie to zupełnie rozpatrywali. Powstanie upadło, umyta krwią zniszczona Warszawa trafiła w ręce wyzwolicieli, którzy jak to mieli zawsze we zwyczaju i pewnie mają do dzisiaj, jak wiemy, jak wyzwolą, to zaraz potem okupują, bo im szkoda prawdopodobnie tak od razu wziąć i wyjść. Ale słowo jeszcze jedno. Pamiętajmy o tym, jak to wyzwolenie wyglądało. Olsztyn, który został przejęty w stanie nietkniętym z rąk niemieckich, Niemcy po prostu uciekli nie broniąc miasta, został zniszczony w 30% w ciągu pierwszego tygodnia okupacji sowieckiej. Cały rynek wypalony. Katedra Gnieźnieńska, no jak Boga kocham, nie mająca nic wspólnego z kulturą niemiecką, z Niemcami, nic. Nawet... Z protestantyzmem, z lutrem, tak, absolutnie. Taki, no powiedziałbym, symbol państwa polskiego została zniszczona w 6 dni po wyzwoleniu w sposób świadomy, ostrzałem z dwóch dział samobieżnych, które postawiono 100 metrów. Jest film, który to pokazuje. Więc niszczono i z barbarzyństwa, i w sposób świadomy wszystko po drodze, co się dało. Potem przy okazji rabowano całe ziemie zachodnie w sposób nieprawdopodobny. No to począwszy od żołnierzy, którzy mieli zegarki na nogach, rękach, na klatce piersiowej. Przecież słynny retusz tej słynnej fotografii żołnierza zatykającego dziecką flagę na Reichstagu. On miał zegarkami. Dwa zegarki, trzeba było to wyretuszować. Ale nie dwa na jednej ręce, na obu rękach miał zegarki, i na lewej, i na prawej. I to było bardzo interesujące, bo przy retuszu zastanawiano się, czy nie zrobi z niego mańkuta jednak. Natomiast, no powiedzmy sobie, że ten zakres łupów był zależny od rangi. Marszałek Związku Sowieckiego, dowódca frontu, miał prawo wywieźć pociąg z okupowanych tak zwanych Niemiec, czyli też i w ziem polskich. Oficer sztabowy, powiedzmy pułkownik, przedział kolejowy. Dobra. I muszę powiedzieć, że ilości dzieł artystycznych, przedmiotów artystycznych, biżuterii i tak dalej, wywiezionych z Niemiec, zrabowanych w Niemczech i na obecnych zachodnich ziemiach Polski jest nieprawdopodobne. Do dzisiaj to bogactwo pojawia się na jakichś aukcjach antykwarycznych w Moskwie, czy wywożone z Moskwy. Związek Sowiecki poprzez swoich obywateli nakradł się dosyta, trzeba powiedzieć. Panie profesorze, i w ten sposób jesteśmy już przy łupach wojennych, czyli jesteśmy po wojnie i spotkamy się za tydzień, żeby porozmawiać o stalinizmie à la manière polonaise. Do widzenia Państwu. Przypomnę, że gościem był dzisiaj profesor Paweł Wieczorkiewicz. Do usłyszenia. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Tajna historia Polski.